Witam Państwa serdecznie z mojego własnego biura, które bardzo lubię i w którym lubię przebywać i miło mi się tu pracuje. Może kiedyś będę miał lepsze, na razie jest to. Gdzie dzisiaj zamiast w sklepie Fotomag siedzimy sobie tutaj i w ramach programu ministerialnego Kultura w sieci zapoznaję czytelników i przyszłych czytelników z fragmentami swoich dawniejszych książek. Konkretnie zaś rozdziałami z cyklu Basiach Niedźwiedź. I dzisiaj, proszę Państwa, przeczytam rozdział, który chyba wszystkim najbardziej podoba. Nazywa się Dziewięciu Wspaniałych. Ci, którzy są o dekadę starsi ode mnie, będą wiedzieli dokładnie, o co chodzi, chociaż w tych wydarzeniach nie mogli uczestniczyć, nie emocjonowali się nimi, ale to było tak silne i tak głęboko wrosło w ludzi, że nazwiska tych bohaterów i człowieka, który ich wykreował, funkcjonują w pewnych środowiskach do dziś. Dopiero teraz wchodzi w życie pokolenie, dla których one nic nie znaczą. Ale wokół tego wydarzenia i wokół tych ludzi Polacy integrowali się przez ładnych parę dekad. Dziewięciu wspaniałych. Po wydarzeniach, które tu opiszę, pozostały wspomnienia, krótka seria znaczków pocztowych i plakat zapowiadający wyświetlane w kinach relacje filmowe z zawodów. Był to bowiem czas, kiedy nie było jeszcze w Polsce telewizji. Zanim przejdziemy do głównych bohaterów, przyjrzyjmy się temu filmowemu plakatowi. Szarobury w tonacji obrazek, kilka białych plam i wyraźnie zaznaczona biało-czerwona sylwetka odwróconego zawodnika. I ta tabliczka z numerem 2 na linach ringu, tak jakby na złą wróżbę przyczepiona tuż za plecami tego faceta w czerwonej koszulce i białych spodenkach. Autorem plakatu jest Tadeusz Trepkowski, artysta z Polskiej Szkoły Plakatu, który tworzył przez cały prawie PRL. Jego dzieła byłyby pewnie nawet dziś rozpoznawane przez wielu z nas, miały zwykle wymowę antywojenną i internacjonalistyczną. W plakacie zapowiadającym to wydarzenie był jednak artysta dość oszczędny, ograniczył się do tej czerwonej plamy i tabliczki z numerem 2. Nie sądzę, by był to przypadek. Numer 2 oznacza na plakacie oczywiście drugą rundę walki, ale może też być interpretowany inaczej. Numerem 1 w roku 1953 nie mógł być bowiem zawodnik odziany w narodowe barwy, nawet jeśli one były odwrócone do góry nogami. Numerem 1 mógł być wtedy tylko pięściarz z kraju zwanego Krajem Rad, gdzie władza pomagała sportowcom rozwijać talenty i chroniła ich przed złym wpływem pieniądza oraz zagranicznych menedżerów. Przez to właśnie zawodnicy ci mieli największe szanse na zwycięstwo w każdych sportowych zawodach, które rozgrywały się na wschód od Łaby. Szanse jednak to jedno, a ich realizacja to drugie. Sport to sport i nawet gdy sędzia ustawi mecz, pozostaje spory zapas na tak zwane niespodzianki, czyli na inwencję przeciwnika. Ta zaś bywa nieograniczona. Popatrzmy więc, co się stało w majowe dni roku 1953, 8 lat po zakończeniu Wielkiej Wojny, w czasie kiedy lasy pełne były jeszcze partyzantów z ukoronowanymi orłami na czapkach, a miasta pełne tajniaków w gumowych płaszczach, nie zdejmowanych nawet w czasie największych upałów. Zacznijmy od przedstawienia naszych bohaterów. Oto oni. Zygmunt Chychła, gdańszczanin, były żołnierz Wehrmachtu, który uciekł do polskiej armii we Włoszech. W roku 1953 ma już zaawansowaną gruźlicę. Ale jest tak dobry technicznie, że trenerzy, w tym wielki Felix Sztam, oszukują chłopaka, że jest prawie zdrowy, a choroba cofnęła się. Chychła będzie walczył więc z wielką dziurą w płucach, nic o tym nie wiedząc. Ekipa nie może z niego zrezygnować. Sport, mimo oczywistej zależności państwa od Moskwy, jest traktowany serio. Walka to walka i musi się toczyć aż do zwycięstwa. A wygrać chce każdy. Józef Króża. Przez cały czas trwania turnieju jest przygnębiony i smutny. Jego żona jest w ciąży i leży w szpitalu. To powikłana ciąża i lekarze nie dają kobiecie i dziecku wielkich szans. Króża milczy i walczy. Dojdzie do finału i spotka się tam z wielkim Zasuchinem. Wielkim fizycznie i wielkim poprzez swą sławę człowieka demolującego przeciwników. Bogdan Węgrzyniak, najcięższy z zawodników, do finału doszedł ze złamanym kciukiem. Nie powiedział o tym nikomu i wyszedł na ring ze świadomością, że zawodnik radziecki, Litwin Andrigas Socikas, walczył będzie dwoma rękami, a on tylko jedną. Byli także inni. Bogdan Stefaniuk, Aleksy Antkiewicz, Tadeusz Grzelak, Leszek Drogosz i Henryk Kukier. Wszystkimi opiekował się Felix Sztam. Zawody, które tu opisuję, to oczywiście Mistrzostwa Europy w boksie rozgrywane w Warszawie w maju 1953 roku w hali, która dziś nosi nazwę Mirowskiej, a wtedy nazywała się Halą Gwardii.
Pogruchotanej pięściami wojny w Warszawie Hala Gwardii była jednym z nielicznych całych i mogących pomieścić dużą liczbę ludzi budynków. Sportowcy, którzy przybyli na mistrzostwa, zakwaterowani zostali w jedynym ocalałym hotelu, który i wtedy, i przed wojną, i nawet dziś nosi nazwę Polonia. Hotel zachował wszelkie przedwojenne standardy i zawodnicy obcych państw nie mieli na co narzekać. Trochę inaczej sprawa wyglądała w hali, gdzie rozgrywano zawody. Trybuny wypełnione były tajniakami, co dało się zauważyć gołym okiem. Na ścianach wywieszono hasła wzywające do walki o pokój i socjalizm. Był nawet biały gołąbek pokoju z gałązką oliwną w dzióbku. Mimo starannych przygotowań organizatorów, na salę dostało się bardzo wielu młodych ludzi określanych w ówczesnej prasie jako element bikiniarski i wywrotowy. Chłopaki w malowanych ręcznie krawatach, butach na słoninie i idiotycznych, zwężanych ku dołowi spodniach siedzieli na trybunach i czekali na chwilę, kiedy zawodnicy reprezentujący Polskę wejdą na ring. Mistrzostwa Europy wywoływały tak silne emocje wśród mieszkańców stolicy, że władze zdecydowały się na nagranie poszczególnych walk, a następnie emitowanie ich na drugi dzień przed seansami filmowymi. Te właśnie atrakcje reklamował plakat Tadeusza Trepkowskiego. Wszystko, co dało się podporządkować propagandzie, zostało jej podporządkowane i wykorzystane. Prasa, radio i działacze sportowi mogli mówić jedynie o bezwzględnej przewadze drużyny radzieckiej i radzieckiej szkoły boksu. Publiczność była pilnowana przez facetów w gumowych płaszczach, a kiedy ci nie radzili sobie z wyłapywaniem co bardziej aktywnych kibiców, ustawiony na trybunie reflektor oświetlał punktowo tych młodzieńców, którzy najgłośniej darli się: bij Ruska, bij Ruska! Trzeba oddać sprawiedliwość tym bohaterskim chłopcom i stwierdzić, że niewiele to pomagało. Doping był po prostu wstrząsający. Hala ryczała wprost ze szczęścia po każdym zwycięstwie Polaka, odreagowując w ten sposób horror wojny, okupację, najazd bratniej armii ze wschodu i wszystkie w ogóle upokorzenia, jakich kraj i jego poszczególni obywatele doznali w ciągu ostatnich 10 lat. Już po pierwszych spotkaniach w ringu jasne było, że całe mistrzostwa podporządkowane są jednej tylko sprawie – zwycięstwu Polski nad ZSRR. Każdy to rozumiał, chyba nawet faworyt drużyny angielskiej Wales. Na pewno rozumieli to kibice, wśród których wielu było takich, co niedawno jeszcze ukrywali się w lesie. Rozumieli to także zawodnicy, chory na gruźlicę chychła, Króża, któremu powiedzieli, że umrze jego żona i dziecko, i Węgrzynia, który w spotkaniu z Hermanem Schneibauerem złamał sobie kciuk. I reszta także, z Feliksem Sztamem, zwanym Papą, na czele. Tego zwycięstwa oczekiwali od nich nie tylko kibice, ale wszyscy ludzie w Polsce świadomi, że kraj oddano w pacht czerwonym i nie ma od tego żadnej ucieczki. Potrzebowali go przede wszystkim ci, którzy o boksie i w ogóle o sporcie nie mieli najmniejszego wyobrażenia. I oni, ci drobni, wychudzeni chłopcy, trenujący na co dzień w brudnych, śmierdzących salkach razem ze swoim trenerem, dziwnym facetem, który miał w sobie coś schodzącego po podwórku koguta, postanowili im to zwycięstwo dać. Pierwsza finałowa walka, którą stoczył Króża z reprezentantem Czechosłowacji Franciszkiem Majdlochem, nie wywołała większych emocji. Cieszono się z medalu, ale czekano na finały polsko-rosyjskie. Zenon Stefaniuk, startujący w wadze koguciej, pokonał w pierwszym takim finale Borisa Stepanowa. Nikt już dziś nie pamięta tego znakomitego pięściarza, bo po nim przyszli inni równie wielcy, których nazwiska mocniej wryły się w pamięć kibiców. Stefaniuk uważany był za znakomitego technika. Jego sława jednak zbladła przy takich mistrzach jak Grudzień czy Szczepański. Wtedy jednak zdobył złoty medal. Zdobył go walcząc czysto, wyprowadzając kilka morderczych kontrataków i pokazując wszystkim na trybunach i wszystkim w kraju, jak wygląda prawdziwy, uczciwy boks. Kolejnym finalistą był Króża. W czasie trwania mistrzostw dowiedział się, że jego żona co prawda będzie żyła, ale synek zmarł. Zygmunt Króża pochował dziecko i wrócił na ring. W finałowej walce stanął naprzeciwko niego Aleksander Zasuchin. Mając w pamięci niedawne walki Zasuchina, widownia zamilkła. Czekano, co będzie i nikt, włącznie z samym Sztamem, nie wierzył w to, że Króża poradzi sobie z Rosjaninem. To, co stało się wtedy na ringu w finałach wagi piórkowej, nazywano by dziś pewnie odreagowaniem stresu i silnych negatywnych emocji. Wtedy nikt nie zastanawiał się nad psychologicznymi aspektami walki. Króża stanął na ringu, po czym zdemolował Zasuchina, nie dając mu najmniejszej szansy na zwycięstwo. Wiele lat później Bogdan Tomaszewski napisał, że Króża zachowywał się w ringu tak, jakby pędził przez wąwóz Somosierra. Trwało to 3 rundy i przyniosło mu złoty medal. Złoty medal zdobył także Leszek Drogosz, walczący w finale z Irlandczykiem Terencem Millienem.
Wśród partyjnych działaczy nastrój nie był wesoły. Oto na oczach całego kontynentu polscy pięściarze biją bez opamiętania pięściarzy radzieckich wychowanych w przodującym ustroju i nic z tym nie można zrobić. Nie pomaga nawet zawieszony w hali gwardii gołąbek pokoju wycięty z tektury. Nie pomaga właściwie nic, a trzeba coś zrobić, bo sport sportem, ale nie wiadomo jak na to wszystko zareagują towarzysze z bratniej partii. Kiedy na ring wszedł Chychła, który był zdecydowanym faworytem, sztam był spokojny. Chychła miał przeciwko sobie Szczerbakowa, który także był faworytem, ale 3 rundy walki z Chychłą pokazały, że farbowanym. Technika i szybkość Zygmunta Chychły nie pozostawiały sędziom żadnych wątpliwości, a towarzyszy partyjnych odzierały z ostatnich złudzeń. Było to bolesne. Tak bolesne, że już po zwycięstwie zarażonego gruźlicą, gdańszczanina nad zawodnikiem radzieckim działacze złożyli w kierownictwie zawodów ustny protest. Stało się to w 5 minut po gongu i wywołało sporą konsternację. Wygrywa Polak, a Polacy składają protest. Po pierwsze i ostatnie, nie Polacy, a komuniści i nie protest, a błaganie o życie. Wiedzieli bowiem dokładnie ci panowie, do czego posunąć mogą się towarzysze z zaprzyjaźnionej partii komunistycznej, kiedy okaże się, że radziecka szkoła boksu wcale nie jest tak świetna, jak to opisywała swego czasu prawda. Dziwny ów protest nie dotyczył bynajmniej postawy Chychły w ringu, ale usunięcia spośród sędziów przedstawicieli demokracji zwanej ludową, a to ze względu na ich niski poziom ogólny i słabą znajomość reguł sportu, który mieli oceniać. Nic to nie pomogło. Chłopcy sztama szli dalej. Pieszczykowski zdobył brąz w lekkośredniej, Grzelak srebro w półciężkiej, Antkiewicz brąz w lekkiej. Kiedy doszło do finałowej walki Węgrzyniaka, nikt nie wiedział, że ma on złamany kciuk. Publiczność szalała, a Węgrzyniak bronił się przed Socikasem jak umiał, nie chcąc psuć chłopakom popołudnia, a i pewnie najbliższych dni, które wypełnione były radością ze zwycięstw. Przegrał, ale wywalczył srebrny medal. Warszawa i kraj oszalały ze szczęścia. Nie było w tamtych dniach ważne, że miasto stoi w ruinie, że nie ma chleba, że trzeba pracować ponad siły. Liczył się sukces. Tygodnik Tempo uczcił 9 polskich medali, w tym 5 złotych, w charakterystyczny dla tamtych czasów sposób. Wielki sukces radzieckiej szkoły boksu, krzyczał czerwony tytuł na pierwszej stronie. Pod spodem zaś małymi literami napisane było 5 złotych medali dla Polski. Dziękuję Państwu bardzo.